Jak wyglądały castingi? No, wyjątkowo, dlatego że autorka i producentka tak naprawdę tego serialu od razu wymyśliła sobie mnie jako Ewę. W związku z tym pierwszy raz w życiu byłam na castingu, na którym siedziałam i byłam przekonywana, że naprawdę warto wziąć tą rolę. Co było dosyć dziwne. Oczywiście były nagrania próbne, natomiast akurat ja mam ogromne szczęście, jeżeli chodzi o moje życie zawodowe, bo za każdym razem trafiam i w miejsca, i na projekty, które naprawdę mi się podobają, na role, które naprawdę w jakimś stopniu mnie realizują i pozwalają rozwinąć się w przestrzeni, których bym się nie spodziewała. I Ewa też jest taką postacią, w związku z tym przekonywać mnie nie trzeba było długo.